Ocean przyciąga nas i jednocześnie przeraża. Jest głęboki i ogromny, a w jego głębinach żyją istoty, które człowiekowi mogą przynieść niemało kłopotów, nawet go zabić. Ryzyko jednak nie jest wielkie. Są takie miejsca w oceanie, gdzie przed śmiercią ratują zwykłe rajstopy. Północne wybrzeże Australii to istny tropikalny raj. Ciepło, palmy, słońce i luksusowe plaże. Wydawałoby się żyć nie umierać. Jednak już pod koniec XIX wieku uczeni podejrzewali, że coś tu nie gra. Chodzi o to, że w czasie kąpieli w przepięknych falach oceanu wiele osób, a zwłaszcza dzieci, ginęło zagadkową śmiercią. Człowiek płynął i nagle umierał, bez żadnych wiadomych przyczyn. Lekarze rozkładali ręce, stwierdzając nagłe zatrzymanie akcji serca. Miejscowi nurkowie opowiadali dziwne historie. Zdarzało się, że pływak podczas kąpieli w oceanie czuł potworny, z niczym nieporównywalny ból, jakby mu do skóry przykładano rozżarzone żelazo. Jednocześnie ustawał oddech, a serce zaczynało bić bardzo szybko. Takie tortury mogli wytrzymać tylko niezwykle silni ludzie. Nikt nie miał pojęcia, co to mogło być. Mieszkańcy tropików doskonale wiedzą, że w wodzie czyha na nich wiele niebezpieczeństw. Drapieżne i jadowite ryby, żmije morskie i meduzy, licznie występujące u wybrzeży Queensland, były dobrze zbadane i w żadnym z przypadków nie przepływały w pobliżu ofiar. Ból dopadał kąpiących się znikąd, nagle i niespodziewanie. Jak zapewniały same ofiary, woda była absolutnie czysta i przezroczysta. Wśród miejscowej ludności pokutowało wierzenie, że w wodzie mieszka niewidoczny zabójca, którego nazywali osą morską. Aborygeni z plemienia Irukandji opowiadali, że w morzu mieszka straszny demon, który może wywoływać niewyobrażalny ból, a nawet zabić. Uczeni jednak nie wierzyli w bajki. Zbadaliśmy wszystkie stworzenia w okolicy i żadne nie ma tak silnej trucizny. Rzadziej zdarzały się inne przypadki. Na ciele ofiar pływaków znajdowano dziwne czerwone ślady. Zwykle takie znaki powstają przy spotkaniu z wielkimi meduzami, ale pływacy zapewniali, że wokół nich była tylko niezwykle czysta woda oceanu. Plaże Australii kryły śmiertelne niebezpieczeństwo, którego źródło pozostawało zagadką. Tajemnicę odkryto pewnego gorącego lata. W styczniu 1955 roku na jednej z tamtejszych plaż znów zdarzyło się nieszczęście. Nagle umarł 5-letni chłopiec. Dziecko bawiło się w płytkiej wodzie i nagle, nie wydawszy najmniejszego dźwięku, padło do wody. Przerażeni rodzice stwierdzili, że od razu był martwy. Miejscowy biolog, dr Hugo Flecker, natychmiast kazał ratownikom otoczyć miejsce śmierci dziecka sieciami i wybrać na brzeg wszystko, co żyje. Wodorosty, ryby, meduzy, krewetki. Zdobyczą doktora stały się morskie rośliny, krewetki, drobne rybki i kilka nieszkodliwych meduz. Pod koniec badań upadający na duchu biolog natknął się na maleńką, przezroczystą meduzę, której nikt wcześniej nie zauważył. Od razu zrozumiałem, że to słynna osa morska, demon Irukandji. Na stole przed uczonymi leżał okaz należący do gromady kostkowców, zwanych po łacinie cubozoa, po angielsku box jellyfish, czyli meduza pudełkowa lub kubomeduza. Ciało tych meduz nie jest okrągłe, lecz przypomina sześcian, a z każdego dolnego rogu wystaje pęk macek. Schwytany okaz był dość duży, ale kompletnie przezroczysty. W akwarium widoczny był dopiero w świetle ultrafioletowym. Nie ma szans zauważyć meduzy w czasie morskiej kąpieli. Morderca rzeczywiście był niewidzialny. Na ramionach tego zwierzęcia badacze znaleźli komórki parzydełkowe, nematocyty, wyposażone w najbardziej jadowitą truciznę na świecie. Gatunek ten nazwano chironex, co po grecku znaczy ręka śmierci. Jad tej meduzy to czysty koktajl biologiczny o ogromnej sile rażenia. Jedno stworzenie może zabić 60 dorosłych ludzi. Śmiertelna dawka wynosi 400 mg na kilogram masy. Nawet przypadkowe dotknięcie czułków osy morskiej powoduje potworny ból całego ciała, paraliżuje płuca i zatrzymuje akcję serca. Tylko zdrowi i silni dorośli mają szansę na przeżycie. Dzieci umierają natychmiast. Analiza chemiczna pokazuje, że jad osy morskiej jest niezwykle złożony, zawiera tetraminy, paraliżujące zakończenia nerwowe, telasyny, paraliżujące naczynia krwionośne i serce, kongestynę,
która wywołuje odczyn alergiczny i obrzęk płuc, a także hipnotoksynę blokującą system nerwowy. Nawet jeśli trucizna nie zabije człowieka od razu, to zablokowany system nerwowy nie pozwala ofierze walczyć o życie. To najbardziej trująca toksyna na świecie. Chironex to niezwykłe stworzenie. W ropaliach znajdują się 24 oczka, które dostarczają meduzie informacje o tym, co dzieje się wokół. Przy czym naukowcy do tej pory spierają się, jak meduza przetwarza te dane, ponieważ nie posiada mózgu, nawet najmniejszych zwojów nerwowych. Mimo to Chironex całkiem dobrze widzi, nawet rozróżnia kolory z wyjątkiem bieli, czarny widzi wspaniale, a od czerwonego ucieka jak najdalej. Wiedzę tę wykorzystano przy budowie kąpielisk. Wokół nich rozstawia się sieci w czerwonym kolorze. Wszystko to jest bardzo ciekawe, ale jak to się ma do rajstop, spytacie? Otóż badania wykazały, że macki meduzy parzą nie przy każdym dotyku. W ich odnóżach znajdują się komórki, które analizują, czy zetknęły się z żywym organizmem, czyli pożywieniem, czy nieożywionym przedmiotem. Jeśli analizatory zasygnalizują, że obiekt jest żywy, nematocyty natychmiast wystrzeliwują jad. Jeśli zaś obiekt nie stanowi zainteresowania meduzy, nematocyty nie reagują. Dzięki temu australijscy nurkowie zorientowali się, że istnieje sposób obrony przed Chironexem. Gdy macka osy morskiej dotknie nylonowej tkaniny, odbiera ją jako przedmiot nieożywiony i meduza nie reaguje. Dlatego australijscy ratownicy wkładają na siebie dwie pary rajstop. Jedne na nogi, a drugie po wycięciu otworu na głowę, na ręce i tułów. Niektóre australijskie firmy zaczęły produkować specjalne kostiumy zwane Stinger Suit. Coś w rodzaju kombinezonów z pończoszniczego nylonu, wyposażonych w kaptur. Stroje te kosztują około $100, a zwykłe rajstopy tylko kilka, więc rajstopy wykorzystuje się o wiele częściej. Powstaje jednak pytanie, dlaczego macki tego śmiercionośnego stworzenia w większości wypadków nie pozostawiają żadnych śladów? Na to pytanie również przyniosły odpowiedź badania biologów. Macki osy morskiej w spoczynku mają najwyżej 15 cm długości. Jeśli zaś meduza jest głodna i wyrusza na polowanie, rozciągają się na ponad 3 metry. Gdy pływak natknie się na mackę, na jego ciele zostają długie czerwone ślady. Jeśli zaś pływak dotknie meduzy w stanie spoczynku, to na ciele zostaje malutkie ukłucie, mniejsze od śladu po ukąszeniu komara. Takie ukłucie wystarczy, żeby zabić człowieka. Gdzie jeszcze czyhają tak niebezpieczne meduzy, spytacie? Osy morskie występują jedynie w Oceanie Spokojnym na północnym wybrzeżu Australii, wokół Nowej Gwinei i Filipin, i w tych rejonach stanowią zagrożenie. Uważa się, że przez ostatnie 100 lat poparzenia kubomeduz doprowadziły do 100 zgonów. Na Dalekim Wschodzie za to w czasie kąpieli można się natknąć na niewielką, lecz równie niebezpieczną i jadowitą meduzę Goninemus vertens z charakterystycznym krzyżem na ciele. Średnica jej czaszy wynosi 25 do 40 mm. Na przezroczystym ciele znajduje się charakterystyczny rysunek krzyża, który tworzą wewnętrzne organy. Jej krawędzie zakończone są 60 cienkimi mackami z nagromadzonymi komórkami parzydełkowymi. Długość macek może się zmieniać, ale u dorosłego osobnika przekracza średnicę czaszy meduzy. Oparzenie tej meduzy nie jest śmiertelne, wywołuje jednak nieznośny ból i reakcję alergiczną. Czasami pływak po spotkaniu z nią może się zachłysnąć. Zamieszkują one zarośla morskiej trawy. Przy okazji pamiętajcie, że rajstopy chronią również od dotknięcia tej meduzy. Jakkolwiek miło jest pluskać się w morskich falach, nie należy zapominać, że może w nich czyhać niebezpieczeństwo. A zwłaszcza meduzy, sympatyczne, lecz okrutnie parzące. Morze i składają się przede wszystkim z wody. Ale parzydełka wielu z nich zawierają truciznę, która trafia ofiarę szybciej niż kula z pistoletu. Ciekawi nas, czy gdyby na plaży nagle zaczęli ginąć ludzie, nadal byście się kąpali? Jeśli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.